Nazywam się Szymon Marciniak i w Ekstraklasie widziałem wszystko. Bramki z połowy boiska, cudowne interwencje bramkarzy i akcje Stadiony Świata. Gdzie widziałem? W Kanal Plus Online. Oglądaj 100% PKO Bank Polski Ekstraklasy w Kanal Plus Online. Obiecaliśmy, że ciąg dalszy nastąpi, on właśnie teraz następuje, tak żeby nikt z Państwa ani z naszych gości tutaj nie czuł niedosytu, żeby to było takie pełne spełnienie, jeśli chodzi o niedzielę, i z uśmiechem wkraczamy w poniedziałek. Panie Marku, jak w tej nowej roli? Jak pierwsze wrażenia? Dobrze. Dobrze. Ja powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze. Stronnie barykady. Ocena po meczu jest. Analiza też będzie, tak. Zapewne. A możemy taki raporcik do pana wystosować? Przed meczem. No, nie wiem, czy nie zajmie wam to zbyt dużo czasu. Czy nie będzie kolidowało z waszymi codziennymi obowiązkami. A to na początek możemy dać coś trudnego jeszcze. Tak sobie przypomniałem, bo ostatnio miałem okazję porozmawiać z pana byłym podopiecznym Gonzalo Feją. On powiedział dużo ciekawych rzeczy. Ale najbardziej do pana podrzucę tę kwestię. Czy on faktycznie był przez pana tak traktowany jako ten potencjalny następca? Bo też taka kwestia została podczas tego wywiadu poruszona. No, przeze mnie to nie mógł być traktowany jako następca, no bo ja nie zatrudniam trenerów i następców. Ale nie namaścił go pan troszkę? To bardziej Michał Świerczewski o tym decyduje. Namaścić chyba nie, to nie był jeszcze ten moment, żeby do takiej sytuacji dochodziło, bo jakby no, jak on jeszcze pracował w Rakowie, no to moja przygoda trwała, więc nie myślałem o tym aż w takich kategoriach. Mhm, okej. Okay. Czy jakieś bójki były? Nie. No, spokojnie. No to wiesz, w sztabie zawsze musi tak iskrzyć, bo muszą być różne spojrzenia, różne perspektywy, także no pewnie iskrzyło nie raz i nie dwa. W mojej obecności nie. Ale co się działo za zamkniętymi drzwiami, tego nikt nie wie. Jacek, myślę sobie, że twoja historia to jest materiał na film. Akurat teraz jest tak, że był film o Lewandowskim, kręci się film o Kubie Błaszczykowskim i o tobie też mógłby być. Może nie taka kariera, ale to, co ty przeżyłeś w swoim graniu, to myślę, że się wszystko absolutnie zgadza. Zastanawiam się, od której sceny byś zaczął? Od tego, że w wieku 33 lat zrywasz więzadła, długo się rehabilitujesz i później strzelasz gola na wagę awansu do Ekstraklasy, czy od jakiejś innej? Ciężko powiedzieć. Zresztą tyle tych filmów teraz wychodzi, że to by było... Różnych. No, tak. Trzeba było coś innego wymyślić zdecydowanie. Ciężko tutaj jakoś sobie... Mogę ci streścić, dobra? To ja ci tak streszczę, bo sobie przygotowałem się przecież. Jest tak, opinia wielkiego talentu, są wzloty i rozczarowania, jest bieda i upadek Polonii Warszawa, którego miałeś okazję doświadczyć. Jest to oddawanie tych koszulek rozwścieczonym kibicom, co też już jakiś moment o tym rozmawialiśmy. Była ta sytuacja, kiedy stałeś się gdzieś faktycznie obiektem szydery i były też, nie wiem, chwile, kiedy zostałeś wybierany chociażby piłkarzem 50-lecia Korony, czy jechałeś na zgrupowanie i miałeś okazję sobie reprezentacyjną koszulkę założyć. No, bardzo duża paleta wspomnień różnych barw. Któreś w tobie siedzi tak mocno? Najbardziej. No tak szczerze po tym wszystkim, no to chyba ta kontuzja. Mhm. Że w takim momencie ludzie mnie tak podnieśli, moi przyjaciele, moja rodzina. Pomogli mi w tym wszystkim. A byłeś w dużym dołku, że dopytam? Bardzo. Nie, już chciałem, w tamtym momencie był pierwsza taka myśl, to jest chyba koniec, bo ja sobie nie dam z tym rady, nie ma szans. Mhm. I taka ta przemiana w tym wszystkim i myśl tego, że jakbym od samego początku się tak prowadził, jak po tej kontuzji, bo naprawdę bardzo mocno się przyłożyłem do tego, żeby wrócić jak najszybciej, żeby ta noga była, żebym o niej nie myślał, że coś się może z nią stać. I taka praca została wykonana i myślę, że chociaż w jakimś małym stopniu dla co niektórych mogę być takim, no nie wzorem do naśladowania, ale żeby, inspiracją, taką prawda? Inspiracją, że jednak można sobie poradzić w każdym ciężkim momencie. No Javier Zanetti późno zrywał więzadła, pamiętam, Zlatan Ibrahimović i oni też potrafili wracać, więc jakieś takie przykłady z wielkiego świata miałeś, ale powiedziałeś, gdybym ja się tak wcześniej dobrze prowadził, czy gdybym wcześniej miał taką świadomość, to wtedy dostałeś ten pakiet wiedzy, jak należy się zachowywać poza też boiskiem? Tutaj dosłownie od 6 do 22. Rano wychodziłem o 6 z domu, 22 wracałem bardzo, bardzo często.
nie chodzi o to, że robiłem coś źle, ale że byłem tak zafiksowany w tym wszystkim, że miałem postawiony cel 6 miesięcy, zamykam się z kontuzją, że aż to czasami wariactwo. Dlatego podczas skończenia tej mojej przygody, gdy uświadomiłem to moją żonę, że kończę, to ona powiedziała, no ale po co? No przecież tyle się nacharowałeś, tyle robiłeś wszystkiego i ty to tak teraz ten. Mówię, ona się tak nie potrafiła z tym pogodzić. A był taki trener, który tobie na pewne rzeczy otworzył właśnie oczy? Tak jak tydzień temu w twoim miejscu siedział Adam Marciniak i on mówi, Adam Nawałka, jak ja go spotkałem, jak on zaczął nam pewne rzeczy tłumaczyć, no to tak jakbym w ogóle zdjął klapki z oczu. A u ciebie był ktoś taki? Bardzo dużo trenerów, ale takim wzorem, swoją kulturą, podejściem do piłki i do życia, no to zawsze będzie trener Włodzimierz Gąsior. Nie ma co się oszukiwać. Złapał mnie w młodym momencie, nakreślił mi takie wartości, które do dzisiaj mają dla mnie bardzo ważne znaczenie. Trener bardzo dobrze wie, że ja jestem mu za to wszystko wdzięczny, bo to był taki może i zwrot, bo nie było jakiegoś przepisu jeszcze wtedy młodzieżowca, a trener Gąsior nie bał się wziąć, jak chyba dobrze będą, 6 albo 7 zawodników młodych, nas wtedy. Przyjmował koronę po degradacji i tak 6-7 chłopaków tak wziął, wyróżniający się jeszcze wtedy z młodej ekstraklasy, i miał takie do nas naprawdę bardzo, bardzo fajne podejście. Sporo było bardzo ładnych, efektownych goli strzelonych przez ciebie. Chwilę temu widzieliśmy ten gol z Pogonią, niezwykle efektowy z dystansu. To jest jeden z twoich ulubionych, bo wiem chyba, że bardzo wysoko cenisz tę przewrotkę na poziomie pierwszej ligi, prawda? Nie, no tak, no to było takie podsumowanie właśnie tej mojej kontuzji, bo to był praktycznie drugi mecz, po którym gdzieś tam wróciłem wcześniej na Sandecji, wszedłem, ale to dosłownie tam na minutę, tak żeby tylko zaznaczyć, że jeszcze żyję. Jestem. Tak, jestem. I tak wiadomo, tych bramek trochę było i tego wszystkiego, ale ta taką no dużą radość mi dała, nie tyle, że gdzieś tam mi się udało przewrotką czy coś, ale takie zwieńczenie tej mojej ciężkiej pracy, bo jednak wtedy sobie powiedziałem, wracając do szatni, by warto było gdzieś tam ciężko pracować. A Jacek, powiedz proszę słówko, no bo że Kielce to miasto numer jeden, to bezapelacyjne, prawda? To nie będę cię pytał. Ale tak, byłeś we Wrocławiu, grałeś dla Śląska, byłeś w Poznaniu, grałeś dla Lecha, była też Polonia Warszawa w towarzystwie Marcina Baszczyńskiego choćby. I to drugie wskazanie twoje, jeśli chodzi o Polskę i takie miasto, gdzie nawet ci się podobało? Nie, to zawsze otwarcie mówiłem, że bardzo żałuję tego, że nie udało mi się dłużej w Lechu Poznań zostać. Nie były aspekty czysto gdzieś tam sportowe, tylko może jakbym... To jest takie gdybanie, nie lubię tego robić. Jasne, nie wszystko zagrało. Z każdej sytuacji trzeba sobie wyciągać jakieś pozytywy, mimo że czasami jest ciężko, ale żałuję, że dłużej nie byłem w tym klubie. Ale z Manchesterem City? No tak, właśnie każdy wraca. To jest w głowie siedzi, dłużej, nie? To by było więcej takich meczów. To Mateusz może im coś na ten temat też mógłby powiedzieć, prawda? Czy na przykład może, co zawsze we dwóch siedzieliśmy, tak kręciliśmy głowami, jak ktoś wracał do tego. No ale tak jak mówię, nic się nie dzieje bez przyczyny. Zawsze trzeba sobie stawiać jakiś cel, patrzeć pozytywnie, nawet w takich sytuacjach, w których jest naprawdę beznadziejnie. A jeżeli chodzi jeszcze o trenerów, których miałeś, no bo mówisz, że dużo, na wiele rzeczy została ci otworzona oczy, czy bardzo wiele zawdzięczasz Władysławowi Gąsiorowi. Miałeś też takiego trenera, o którym się chyba w Polsce mało mówi, mam na myśli Paczetę, a jednak no on, patrząc obiektywnie, to zrobił bardzo dużą karierę jak na trenerów pracujących w Ekstraklasie. Chyba każdemu trzeba życzyć, pracującemu trenerowi, żeby tak później poprowadził zespół w La Liga. I trener Wukowicz bardzo sobie ceni tę współpracę. No właśnie, a zastanawiam się, czy on przychodził w bardzo trudnym momencie do Korony. Pamiętasz? W bardzo trudnym momencie. Ja mam wrażenie, że tam była taka sytuacja, że wy generalnie na początku byliście nastawieni totalnie na nie, bo to on przychodził z Zaleszka Ojrzeńskiego i to już było jego największą wadą, prawda? To było totalnie na nie i ta bariera językowa jednak była taką, no nie powiedzmy główną gdzieś tam przeszkodą dla nas, ale w tym momencie... A chyba Tłumacz był kiepski, co? Nie, no Tłumacz super. Czy nie? Nie, no akurat tam gdzieś... No nie znam języka hiszpańskiego. A to to może gdzie indziej tak było, co mi się pomyliło, nie? Nie, tam było narzekanie, że źle tłumaczy i ten, ale sama osobowość i jaką robotę też robi pod względem atmosfery w tej szatni. A jeżeli chodzi o trenera
Paczetę, to ja bardzo go cenię. Też super podszedł do mojej osoby, bo ja bardzo impulsywnym zawodnikiem gdzieś byłem, jeżeli coś mi nie wychodziło, to bardzo się denerwowałem, to było po mnie widać. On potrafił, jedna taka sytuacja, było ich wiele, ale ja to dobrze pamiętam, że wcześniej zakończyliśmy ćwiczenie ze strzałem. Ja byłem zdenerwowany, stałem na środku, trener Paczeta do mnie podszedł, puknął mnie w plecy, rzucił mi piłkę, jedź, strzelaj na bramkę. I strzeliłem bramkę, odwróciłem się, on mi pomachał. Zadowolony? Tak, zadowolony, okej, okay, to jedziemy dalej. I tam naprawdę miał takie bardzo świetne podejście i tak samo do obrońców. Tak jak rozmawiałem z nimi, to ta linia obrony jak pracowała, chłopacy już tam wiedzieli mniej więcej jak się poruszać, że bardzo dużo nowych rzeczy wtedy, w tamtym momencie wprowadził. A to ja zostanę, Krzysiek, przy tym wątku trenerskim, bo Gino Lettieriego chciałem cię bardzo zapytać, bo no, z różnymi, nazwijmy to, komentarzami odchodził i zanim Jacek mi o tym opowiesz, to was, panowie, chciałem zapytać, bo jak Gino Lettieri zaczynał pracę na poziomie ekstraklasy, to pomyślałem sobie, o, tutaj taktycznie to jest gość, który ma coś ciekawego do zaproponowania. Czy wasz odbiór był podobny? Ja jeszcze dokładałem do tego, zastanawiałem się, jaki ma wpływ na transfery. Czy tam słyszałem taka opinia, że dużo mieszał i dużo też chciał, nie? I tam wszystko zaczęło do tej korony. Trochę mi to nie pasowało. No, ale to taka była druga, trzecia liga niemiecka wtedy się zaczęła robić te transfery. Tak. Tam, gdzie pracował, tam skąd znał. No właśnie, i dlatego mi to nie pasowało, że ciągnie za sobą, już nie powiem szrot, bo to nieładnie, ale dużo, szczególnie tam cały czas się mówiło o tej młodzieży w Kielcach, że tam się fajnie pracuje z młodzieżą, a nie było ich widać, tak? I on, jak już w ogóle miał postawić na jakiegoś Polaka czy cokolwiek, no z tym były problemy, aczkolwiek coś tam w sobie miał, bo sobie... wszyscy pamiętamy o nim, że jednak potrafi ułożyć drużynę, że... Ale co ci się z nim kojarzy, tak powiedz szczerze? Afera Klapkowa chyba pierwszy, ale wiesz, to jest śmieszne, bo przecież ten trener parę fajnych rzeczy w Koronie zrobił, ale kojarzą go wszyscy z tego, że była awantura o to, czy można wchodzić w klapkach na śniadanie w hotelu, prawda? Co jest to trochę absurdalne, prawda? No ale ja też się spotykałem z trenerami, że pełne buty, że nie w klapkach, że szacunek, że no tak, wiesz, długie spodnie, okej. Okay. Oczywiście. Mnie bardzo się kojarzyło, że tam jest ten nowy zaciąg w Koronie i wszyscy jakoś próbują z tego zespołu zrobić coś, co mi bardzo nie pasowało. A chyba pierwszy mecz, trenerze? Proszę mi powiedzieć, jak się mylę. Rakowa po awansie do Ekstraklasy. To Gino Lettieri, jego korona? Tak, ja zacznę od tych klapek, to ja bym miał problemy, bo ja zawsze w klapkach po hotelu. Ale to byłby kłopot. Tam nie ma nic do powiedzenia. Z tą zasadą byłby kłopot. A Nutella też pan na śniadanie je? Nie. Czyli nie, to z tym już byłoby łatwiej. No, ale też nie zabraniam jakoś szczególnie, więc nie jestem psem ogrodnika. Natomiast trener Lettieri nie kojarzy mi się dobrze, bo rzeczywiście debiut mój Rakowa w Ekstraklasie ponowny przypadał na mecz z Koroną i to był fatalny nasz występ, mimo tego, że przegraliśmy tylko 1-0, ale Korona wtedy nas mocno zdominowała i te nasze początki nie zapowiadały się zbyt dobrze. Czy przypadkiem Adnan Kovacevic nie strzelił wam z gola z rzutu karnego wtedy? A to możliwe, Michał Gliwa bronił wtedy. Chyba ten piłkarz, który teraz jest... Bramka, tak, dokładnie. Bramka była z rzutu karnego, tak. 100%. To 100%. I to Adnan chyba rzeczywiście uderzał. To był chyba jeszcze Raków z Piotrkiem Malinowskim w pierwszym składzie? Dobrze. Oczywiście. No. Na motorze. Kolejna legenda, jakby nie było. Ale czekaj, Jakub. Gino Lettieri, ty miałeś z nim dobrą relację? Jacek? To znaczy, no tak, miałem dobrą relację. Tylko, że tak jak trener, widać było bardzo dużo gdzieś tam takiej nowej myśli pod względem przygotowania fizycznego, też bardzo ciężkie treningi gdzieś tam robił. Tylko później właśnie to, co Marcin powiedział, że komunikacja z nami, z trzonem z zespołu spadła praktycznie na ostatni plan w tym wszystkim i było to, że widzieliśmy, że woli innych zawodników, tak? I to samo nawet moje już wtedy odejście nie było tak przedstawione, tak jak powinno być, na zasadzie jakichś tam argumentów, słuchaj, jest tak i koniec, tylko na zasadzie od do. Przychodziłem tu do prezesa, jest tak, tu do trenera, jest tak, tu do kogoś innego jeszcze jest tak. Ja tak naprawdę nie znałem, a w końcu się dowiaduję, nie, no jednak nie, tak. I zostałem postawiony pod ścianą i w tym momencie
też kibice mieli do mnie w danym momencie pretensje, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Mówię, że ja sam sobie nie wezmę, tego nie zrobię. I mogłem naprawdę wyjść bardzo, bardzo słabo w oczach kieleckich kibiców. Na szczęście tak się nie zużyło. Cenię jako trenera wiedzę i wszystko, ale tutaj ta komunikacja na pewno musiała być z zawodnikami do poprawy. Dzisiaj korona jest zdrowa, prawda? W tych aspektach, tak śmiało możemy powiedzieć. Tak, w porządku jest. Tak, komunikacja jest chyba na lepszym poziomie. Tak się składa, że ta komunikacja zadziałała i dwie ważne osoby z Korony Kielce mają też do ciebie pytania, tak jak i my mamy ich kilka. Paweł Golański na początek, czyli dyrektor sportowy. Siema Ryba, mam dla ciebie dwa krótkie pytania. Pierwsze dotyczy twoich bujnych fryzur, które posiadałeś. Czym się kierowałeś, ścinając włosy i byłeś ogolony na zero, bo zawsze mnie to intrygowało. Do tej pory nie znam odpowiedzi, to pierwsze. A drugie pytanie, ty będziesz wiedział, nie będę mówił nazwiska tego obrońcy, ale pamiętam jeden z twoich pierwszych treningów w Koronie Kielce. Skręciłeś naszego zgodnego kolegę z rybą, czyli założyłeś siadać na drugim. Później nie bałeś się o swoje nogi, bo ten kolega słynął z tego, że potrafił podążyć. Pozdrawiam cię jeszcze raz, gratuluję za wspaniałą karierę. Trzymaj się. Słyszałeś wszystko? Tak, nie do końca. Pierwsze pytanie o fryzury i dlaczego wynosiłeś takie bujne fryzury, a później chyba, że ścinałeś... Że na łyso się ścinałeś się na zero, tak. Ojejku, ta fryzura z tymi moimi pasemkami irytowała wszystkich. Naprawdę. I była taka sytuacja, to było za bandy świrów. Milosz Krasić Paweł, taki troszkę. Paweł Kal do mnie poszedł, z którym naprawdę bardzo, bardzo gdzieś tam dobrze żyłem i poszedł jakiś zakład. Mówi, że dobra, jak przegrasz, to ja ciebie golę na łyso i jedziemy z tematem. No i słowo się rzekło, zakład przegrałem od razu, jeszcze w tym samym momencie, nie wiem skąd wyjął maszynkę, dawaj to golimy teraz na zero. No fajnie, fajnie się wspomina takie rzeczy, naprawdę widzicie radość we mnie, bo to jednak, to było potrzebne, nawet taki bodziec w szatni czy coś, pamiętam jak trener się spojrzał na mnie, mówi, no tylko kolejny łysy. Nie. A no tak, bo wtedy banda świrów to raczej tam Korzym, właśnie Kuzera i ci podobni raczej nie mieli zbyt długich włosów. A pamiętasz, o co zakład był? Ojejku, nie, już teraz sobie nie przypomnę. Drugie pytanie było o tego obrońcę, którego skręciłeś jakimś zwodem, założyłeś siateczkę i czy nie bałeś się jego reakcji, bo to znaczy... ostro grający obrońca. Tak, ostro. Jeżeli myślę o tej sytuacji, bo tam parę było takich sytuacji, który gdzieś tam ten, ale to była osoba tam, wiadomo, też nazwiska nie będę wymieniał. No jak to? No przecież no, wszyscy czekają na to. O to chodziło w tym pytaniu, żebyś powiedział, o kogo ale chodzi. Ale nie wiem, bo parę było takich sytuacji, także nie chcę... A który ci przychodzi najpierw na myśl? O to chodzi, dlaczego Kuzera? Nie, na pewno to nie był gol, bo on jest znany z tego, że lubi taką właśnie dziurkę sobie założyć i gdzieś tam... No to kto to mógł być? Bo to chyba chodziło o jakiś taki wczesny mecz w Ekstraklasie, tak chyba mówił Paweł Golański, tak? Poprawcie mnie, jeśli się mylę. No to nie o tej samej sytuacji. No, muzyka głośno grała. No właśnie, chyba na jakiejś imprezie był Paweł Golański. Pocztówka z wakacji od dyrektora. No dobra, powiedzmy, że ci się upiekło, ale teraz ci się na pewno nie upiecze, bo jeszcze Kamil Kuzera cię o coś zapyta. No to muszę odpowiadać. Siema Żrybka, zawsze na boisku technika top. Rabona, step over, gra piętami. Powiedz mi od kiedy i dlaczego jednego z tych elementów już nie lubisz. Pozdrawiam, na razie. Od kiedy? Od kiedy i nie dlaczego lubisz jednego z tych elementów technicznych, tych ornamentów nie lubisz i cię zaczynają denerwować? No bo Rabona, step over. No nie chodzi o coś innego akurat teraz. Przypominasz sobie, co ma Kamil na myśli? Jasne, że tak. No to mów. Bardzo często, naprawdę, uwielbiałem tym grać, to mi sprawiało radość. I tym bardziej, jeżeli mi wyszło zagranie, to miałem z tego radość. Jeżeli nie wyszło, to sobie spokojnie wracamy. O jakie zagranie mówisz? O nic się nie dzieje, piętką, bądź okay, cokolwiek, jakimś tam aha, krzyżakiem czy coś. Aha. No to tak było i to praktycznie już do samego końca mi to zostało. Później już troszeczkę zdecydowanie mniej. I tak wiem, o co tutaj trenerowi chodzi, ponieważ... Ostatnio graliśmy sparring z Siarką. No jeden z zawodników właśnie miał sytuację, która naprawdę nabiera bardzo dobrego tempa i tym zagraniem, takim krzyżakiem właśnie zepsuł wszystko. I od razu poszła z tego kontra i ten ja tak sobie podchodzę, mówię,
bo on był jednym z zawodników, który też się denerwował na to, jak jeszcze razem z Kuzim graliśmy. Ja powiedziałem, ty przypominasz sobie sytuację, jak zawsze gdzieś do mnie podchodziliście, nie graj tymi piętami, włosy sobie wyrywaliście, nawet jak ich nie mieliście na głowie, to znaleźliście, że dwa, żeby wyrwać ze złości. On mówi, ja mówię, to już wiem, to teraz czujecie, nie? Bo normalnie chłopacy zagrali to, co chcieliśmy, wszystko ładnie w tempo i gdzieś tam nagle taką piętą ten. Także też widzicie, że takie rzeczy po tej drugiej stronie ja dopiero sobie wyłapuję. Mhm. Można grać piętami, można było grać piętami w Rakowie? No i wygrał. To zależy, no, w jakich sytuacjach, no, ale to jest element show i trzeba tych takich sztuczek czy elementów ekstra, no bo gra się dla publiczności i te elementy są wskazane, tylko no, liczy się skuteczność przede wszystkim. Jak nie ma skuteczności, to jest zrozumiałe. No. To raczej trzeba na suszarkę się przygotować. No ale widzisz, zmienia się perspektywa zawodnika, zmienia się perspektywa trenera. Jesteś u nas pierwszy raz w Widze Plus Ekstra, ale pewnie wiesz, że tu jest taka rubryka, która się nazywa Pomidor. Wiesz, na czym ona polega? Bardzo dobrze. Pytań jest tak na oko, nie wiem, pewnie z 12, może 15. Wszystkie twoje, powiedzmy. Nie. Andrzej Kałwa, ty i ja. To są autorzy tych pytań, więc kilka jest od ciebie. Najpierw przyciemniamy sobie troszeczkę światło w studiu. Jest tylko snop światła na ciebie. Powiedz po pierwsze, czy jesteś gotowy? Tak. Zasady są proste. Odpowiadasz tak lub nie. I masz jednego pomidora do wykorzystania, aczkolwiek nie zachęcam cię, żebyś go używał, bo chyba sobie poradzisz bez. No to co, zaczynamy? Gotowy. Mam ciarki zażenowania, kiedy słyszę określenie Ronaldo z Siedlec. Tak. Najlepszy technik, z jakim grałem w zespole? Samir Sztilić. Nie. Za to najbardziej pokręcony człowiek to Nikola Mijajlović. Nie. W czasie rehabilitacji po kontuzji nie obcinałem włosów. Wyszło ponad 200 dni. Żona nie mogła na mnie patrzeć. Tak. Moim pierwszym idolem był Artur Boruc. Tak. Żałuję, że tak niewielu piłkarzy w naszej lidze chce dryblować. Tak. Ja zawsze kochałem się kiwać. Tak. Czytałem wiele plotek na swój temat. Według najbardziej absurdalnej, rzekomo regularnie paliłem marihuanę. Blisko. To później dopowiesz, okej? Okay? Szczerość w piłce to towar deficytowy. Jeszcze raz? Szczerość w piłce to towar deficytowy. Tak. W ekstraklasie mam więcej goli niż Robert Lewandowski. Nie. Tak, 45 do 32 dla ciebie. Z zapasem. Dobrze, że wyjechał. Za pieniądze, które przepadły mi w Polonii, spokojnie kupiłbym fajne mieszkanie w Kielcach. Nie w tych czasach. Ale w tamtych? Tak. W klasyfikacji znanych osób urodzonych w Siedlcach jestem za Arturem Borucem, ale przed braćmi Mroczkami. Tak. Widzę się w roli pierwszego trenera. Nie. Nie byłem nigdy w zespole prowadzonym przez Marka Papszuna, ale czuję, że byłoby mi ciężko w jego reżimie. Tak. Mecz z Manchesterem City wygrany przez Lecha 3-1. Po wejściu na boisko zrobiłem różnicę. Wtedy poczułem się prawdziwym piłkarzem. Tak. Uwielbiam film Gladiator tak bardzo, że znam na pamięć wszystkie kwestie Maximusa. Nie. Strzeliłem gola w reprezentacji, ale zabrał mi go Robert Lewandowski. Tak. No dobra, to teraz musimy parę rzeczy jeszcze doprecyzować. Z tym golem w reprezentacji to jest to zgrupowanie w Tajlandii. Tak. I co tam się wydarzyło? Poprawił gdzieś tam na jakieś media społecznościowe, ludzie mnie poprosili, żebym coś wrzucił, cokolwiek związanego z tym zakończeniem. Wpadłem na taki pomysł z takimi gdzieś tam koszulkami. No i taka mała rzecz gdzieś mi się wtedy przypomniała. Dawid Nowak był wtedy kontuzjowany. Prowadził piłkę wzdłuż, ja praktycznie stałem do pustej bramki. I został sfaulowany i w międzyczasie ta piłka poleciała do mnie, tylko sobie włożyłem do pustaczka. Sędzia podbiega, że nie ma bramki, nie ma, ten jest karny. Lewy poszedł, wiadomo, zrobił swoje ten, ale no mimo wszystko zawsze ta bramka by była, no byłaby taka radość dodatkowa. Nie ma już z nami Adama, ale on by powiedział, że sędzia zachował się w tej sytuacji źle, bo jeżeli jest ewidentna sytuacja, to on ma przytrzymać gwizdek i gwizdnąć tylko, gdyby piłka do bramki nie wpadła. Uważam, że ten gol ci się należał. A teraz powiedz o tej sytuacji. A, najpierw, najlepszy technik, z jakim grałem, Samir Sztilić, powiedziałeś, że nie, no to no kto? Właśnie. Nie wiem. No raczej nie Kamil Kuzera, no, przecież. Eddie Andrelina. Super, naprawdę. W ogóle mu piłka nie przeszkadzała. Okej, okay, to fajne. A najbardziej pokręcony człowiek to Nikola Mijajlović. To też mnie zdziwiłeś, bo powiedziałeś nie. Czyli pewnie Marcin Baszczyński, tak?
Nie wymienię jednej osoby, aha, bo miałem parę takich różnych, między innymi Milan Borjan. Aha. Naprawdę przepozytywny człowiek i przewariat. Super bramkarz i no nie taki jak Nikola. Ja bardziej Nikolę Mialowicza znam. Bardzo dobrze go wspominam, bo on się nami młodymi zawodnikami opiekował i był naprawdę bardzo spokojny. Mhm. No to jeszcze ten temat tej marihuany. Jak to wyglądało? Skąd się w ogóle wzięła u zawodowego piłkarza marihuana w plotkach? Był okres w Kielcach, w którym na mój temat chodziły najróżniejsze sytuacje i taka najbardziej hardkorowa to była taka, że gdzieś tam, że latam z towarem i walę w żyłę, nie? Ogólnie. I to się działo i zapytajcie się nawet, Michała Siejaka znacie, no to tak. On kiedyś siedział, jak on mi to chyba opowiadał, to sobie potwierdźcie, że gdzieś tam siedział kiedyś u fryzjera, jakiś gościu gdzieś tam siedzi i gada, mówi, no, że ten to chodzi, coś tam, jak coś tu możesz kupić u niego tanie, ale dobry towar ma, nie? No, także grubo mówię. No, ale najróżniejsze historie chodziły, naprawdę. To nie tylko gdzieś tam, że na mój temat, ale ogólnie był taki okres, w którym to było takie bardzo, bardzo, bardzo kupowane przez wszystkich. Działałeś na wyobraźnię. Dokładnie. Jak będzie ktoś szukał tytułu do tej dogrywki, to będzie najlepszy towar u Jacka Kiełba, nie? I generalnie kliknięcia będą. Jacek, bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu. Cieszę się, że byłeś. Dziękujemy także naszym ekspertom, Marcin Baszczyński. Dziękuję bardzo. Także trener Marek Papszun. Dziękuję. Dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy Państwa na Ligę Plus Ekstra w niedzielę około godziny 22, tuż po ostatnim meczu Ekstraklasy. Do zobaczenia. Dobranoc. Swim in the ocean, wanna take my time for me.